Siemaneczko, cześć, czołem, tutaj Pimento, witajcie na kanale Pali Dwa Razy, a w tym odcinku kolejny opening Jubilam. Jedziemy z nim. Przypominam, że warto otwierać je po jednej. No, po to by po prostu ten system, który jest odpowiedzialny za ograniczanie powtórek, działał poprawnie. Jednocześnie chcę wam powiedzieć, że naprawiono go już. Pierwszego dnia był on z lekka zbugowany, czasami mimo wszystko trafiały się powtórki, natomiast teraz... Sarahotep, oczywiście, że Sarahotep. Natomiast teraz już działa poprawnie, już ogranicza wasze powtórki. Ja miałem nadzieję, ludziska, na dynietnicę! Na dynietnicę w tym evencie! A patrzcie, co się zdarzyło! No patrzcie, gdzie to jest? Bo ja mam przedmioty z koszmaru. Dobra, już mam! Jedziemy z tym! Dynietniczka, ludziska, dynietniczka! Param, param, dynietnicę sobie mam. Param, param. Okej, dobra, gotowe. A teraz dalsza część openingu. Taki fart, no taki fart po prostu. No dobra, to kolejna lamka. Już druga. Zobaczmy, co ta nam dostarczy. Jednocześnie wasze zdrowie. Kawka o poranku, bardzo miło. Tyle legend, ja nie wierzę. Nie mam pytań, nie mam po prostu pytań. Myślałem, że trudno jest dostać legendarnego ocaleńca z tej lamki, a okazuje się, że to tak banalne mimo wszystko. Jednocześnie co bym chciał z tej lamy jeszcze? Karabin lampowy na pewno, hydrę to na bank. Co jeszcze? Maszynistka jako budowniczy klasa maszynista. Tsunami bądź okładacz, chyba wolę okładacza. Pompa hydrauliczna, ale dajcie mi hydrę, ludziska. Co? To w każdej jest ocaleniec, czy co? Nie rozumiem. Strzeżcie się, chwast! Nie wiem, ale naprawdę teraz trochę przewiniemy może. O, jeszcze fioletowy. Ją już miałem? Chyba. Możliwe, że nie miałem jej w wersji legendarnej po prostu. Także, ciśniemy. Jesteś drwalem? Lamki są wspaniałe, ludziska, naprawdę, to co dostajemy z tych lamek jest epickie w jednym słowie. Legendy. Fajne te rzeczy. Okej, tutaj nie było dwóch. Powinny być. Nie wiem, coś się chyba pobugowało. Ale ciśniemy dalej z tym. To był nasz ryzykant 13, był naszą legendarną opcją. O, strzelba lampowa. Naprawdę fajna rzecz. Na pewno nie wiem, jeszcze nie testowałem jej nigdy i nie miałem w swoich rękach w sumie. Natomiast jej wygląd jest kozacki. Więc nie, chyba sobie zrobimy teści tej strzelbuni. Strzelbusi. Dobra, nie mam pytań. Dynietnicę wyfarmi to tak prosto jak spłat. Karabin lampowy, coś co chciałem. Mega ledziska, proste. Ja to jestem farciarzem jednak. Baza Hyacynta i Dewastatorka Penny. A Hyacynta bierzemy. Szkoda, że nie ma podglądu tych postaci w jakiś sposób, ale i tak jest spoko. I tak jest bardzo spoko. Bo... Mistrz Weekendów Selamuraj, ja cię kręcę! Tylko wystarczy go teraz podbić do legendy i będę mieć łamacz serc chyba. Łamacz serc, wydaje mi się, z tych dwóch opcji. Mnie bardziej interesuje. Ogólnie jest mega w porządku ta kusza. Niemniej to kusza, więc nie oczekujmy pod niej jakichś fajerwerków. Czy uda mi się na tym openingu jeszcze trafić hydrę? Czy uda mi się? Na pewno trzymam ludziska za to, żebyście wy trafili hyderkę. Ja też bym chciał. Także dajcie mi taki prezent na odjazd mój. Legenda. Marzycielka? A. To nie jest jakaś postać, którą bym chciał jakoś mocno. Ostatnia lama w tym openingu. Czy się uda? Trzymam kciuki. Dobra, dawajcie. Czas na epiki. Deep choice. Dobrze. No hydra nie może być deep choice'em, natomiast wyrzutnia lampowa. Jak najbardziej. Jakiś mam sentyment do broni lampowych. Lubię ich strasznie. Trup Marina Ramirez. Okej.
Dobra, to ja wam ludziska bardzo dziękuję za oglądanie tego openingu. Życzę wam samych wspaniałych dropów z jubilam. No i polecam oczywiście otwierać ich jak najwięcej, zwłaszcza, że mamy co dwa dni wypazlamę lub w sumie codziennie, chociaż ja miałem wczoraj zbugowaną, więc nie jestem pewien dokładnie jak to z nimi jest. Także wy otwierajcie wypazlamy, otwierajcie dzięki temu jubilamy i ciśnijcie fajne schematy. Na pewno ja wam życzę wszystkiego najlepszego z tych lamek, wam życzę po prostu mega dropów, tego co byście tam chcieli. Oczywiście, jeśli podobał wam się ten materiał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę po sobie. Jeśli chcecie więcej openingów, więcej materiałów z Fortnite'a, Subisław. Ode mnie jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Cześć, cześć!